witam Was w dzisiejszym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam trzy fryzury, które noszę na co dzień, ale to nie są takie standardowe fryzury, no typu rozpuszczone włosy, kucyk, związane włosy w koczek, takie jak ja teraz. Nie, 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 to są fryzury, które faktycznie możemy nosić na co dzień, bo zajmują one bardzo mało czasu, żeby je zrobić, ale jednak wyglądają trochę bardziej oryginalnie i każdy myśli, że siedzimy godzinami w domu, żeby taką fryzurę sobie stworzyć. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to oglądajcie dalej i zapraszam Was do lajkowania tego filmiku i subskrybowania kanału po więcej takich filmików. Wszyscy jesteśmy jak my, kącik piękna! Zaczynamy. Ja teraz mam związane włosy w taki koczek. Także zaraz Wam pokażę od początku, jak wygląda moja też pielęgnacja włosów, bo to nie jest tylko tak, że robimy fryzurę i to tyle. Warto o włosy zadbać, sprawić, żeby one wyglądały cały dzień bardzo ładnie, żeby były nabłyszczone. No to zaczynamy. Mam rozpuszczone włosy, tak jak widzicie, one są dzisiaj troszeczkę nieogarnięte i wyglądają po prostu, no tak jak zawsze po przebudzeniu, po prostu są lekko pozaginane. Więc zaczynam od tego, że muszę je rozczesać. Dlaczego czesanie włosów jest takie ważne? Między innymi dlatego, że pobudza krążenie krwi. Naprawdę. I w sumie ma wiele zalet. Nie dość, że usuwa włosy, które już nam wypadły, ale cały czas pozostają na głowie, usuwa jakieś zanieczyszczenia, rozprowadza sebum, no wszystko. Naprawdę jest tyle pozytywnych aspektów czesania włosów. No i dlatego też nasze babcie, słuchajcie, potrafiły czesać włosy godzinami, naprawdę. My osobiście powinniśmy to robić 2 razy dziennie i to jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, no moje włosy są już prawie rozczesane. Wyglądają teraz troszeczkę lepiej. No i teraz wracamy do pielęgnacji. Ja na co dzień nakładam jakąś taką ekspresową odżywkę. Delikatnie rozpryskuję, podnoszę włosy. Teraz nakładam lotion tutaj na skórę głowy. Okej. W kilku miejscach. Ważne, żeby ona właśnie przedostała się na skórę głowy. No i znowu rozczesuję. Włosy są już prawie w pełni wypielęgnowane i gotowe do tego, żeby robić fryzury. Została ostatnia część. Mam tutaj taki olejek ze słodkich migdałów. Daję go bardzo mało na rękę, naprawdę delikatnie, ponieważ takie olejki są bardzo tłuste. Smarowuję i nakładam na same końcówki włosa. Na same końcówki, bo są one tak naprawdę najbardziej podatne na to, żeby się wysuszyć. Także taki olejek na same końcówki jest bardzo ważny. Uważajcie, żeby go nie dać za dużo, bo możecie mieć przez to trochę przytłuszczone włosy. Także z takimi olejkami uważnie. Fryzura numer 1. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, że oddzielam włosy od grzywki. Ja akurat, nie jest to dosyć proste, ponieważ grzywkę mam po prostu delikatnie zrobioną u fryzjera, także ja ją od razu widzę, gdzie ona jest, ale Wy też możecie sobie po prostu wydzielić kawałek włosa. Chodzi o te pierwsze cienkie pasma z przodu, także to nie musi być aż tyle. I teraz tak, mamy oddzieloną grzywkę, ja ją zepnę ze sobą. Muszę ją trzymać razem, żeby po prostu potem nie związała mi się z innymi włosami. O. Dobra. No i tyle. Grzywkę mam już związaną. I teraz kolejny punkt, czyli oddzielenie włosów tych tutaj od tych, z których zrobimy samuraja. Na pewno kojarzycie samuraja, to jest taki zwyczajny koczek. Zobaczę, czy siedzę ok, żebyście to wszystko widzieli. W sumie tak, jest ok. Bierzemy włosy jeszcze przed ucha i po prostu zbieramy je mniej więcej tak, żeby połowa została rozpuszczona. Teraz słuchajcie, pokażę Wam z drugiej strony. Tutaj wszystko zabieramy. Musimy to dosyć ładnie uklepać, no ale samuraje mają to do siebie, te koczki, że nie muszą wcale być idealnie przyklepane, nie muszą wyglądać perfekcyjnie, mają wręcz być trochę takie porozczuchrane. Także nie zwracam na to jakiejś większej uwagi. Związuję teraz włosy, o trochę się zniżę i robię z nich taki luźny koczek. Zaraz będę go roztrzepywać, zaraz to wszystko się ładnie ułoży. Włosy z przodu wyjmuję. Dokładnie w ten sposób. Staram się lekko przysłonić
uszy, żeby ich nie było aż tak widać. Możemy trochę spuścić skoczka włosów. O, dokładnie. No i rozwiązuję też moją grzywkę. Słuchajcie, i dzięki temu już jesteśmy w praktycznie w zrobionej fryzurze, no ale oczywiście musimy ją trochę poprawić, no bo wygląda ona w ten sposób. Naprawdę będzie bardzo fajnie, no ale muszę teraz wszystko poukładać. Biorę te włosy, które zostały, wokół koczka, z tyłu mogę podpiąć wsówką, dzięki czemu nie widać też aż tak bardzo gumki. Jeżeli coś Wam za bardzo odstaje z koczka, tak samo jak mi tutaj, no to również możecie wziąć po prostu wsówkę i to wszystko gdzieś sobie poukładać tak, żeby było Wam, bo dla Was po prostu komfortowo, żeby wyglądało to dobrze, żebyście wyczuli, że taki koczek jest jak najbardziej ok. O, no i ja teraz sobie wpięłam. Wszystko jest już ok. No i teraz tak, fryzura jest tak naprawdę skończona. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Mogę Wam pokazać też z boku, jak wygląda. Fryzura skończona, mi się bardzo podoba. Powiem szczerze, że wygląda ładnie, wygląda modnie, ponieważ ten samuraj jest teraz jednym z modniejszych akcentów, powiedzmy, na głowie, jako fryzura. Także no mi się bardzo podoba, dajcie znać, czy Wam też. No i tak ona się prezentuje. Teraz fryzura numer 2. Też bardzo dziewczęca, bardzo prosta i szybka. Także już pokazuję Wam. Będziemy robić na początku takiego nisko osadzonego kucyka. I wyciągamy go lekko z przodu. Tutaj sobie wszystko układamy, lekko wyciągamy włosy naprzód. Tak jak mówiłam wcześniej, ja jestem fanką tego, żeby jednak z przodu coś naturalnie wychodziło. To tak zwane baby hair. I z tego kucyka, który mamy z przodu, robimy kłosa. Także jeżeli nie umiecie robić kłosa, to koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał, tam znajdziecie instrukcję. Także myślę, że bardzo szybko się nauczycie, to jest bardzo proste. No a ja teraz na przyspieszeniu pokażę Wam, jak to zrobić. Włos jest prawie gotowy. Teraz jeżeli coś Wam wystaje, to się kompletnie nie przejmujcie. Jak ktoś ma pocieniowane włosy, to wie, że ciężko jest zrobić warkoczyka, z którego nic nie wystaje. Mi też tutaj, trochę tutaj. Ja mam pocieniowane włosy, więc to jest normalne. Wtedy możecie też lekko postrzępić tego kłosa i udać, że tak miało być, że w sumie po prostu tak ma wyglądać ten włos, ma być troszeczkę postrzępiony i ma wyglądać tak, jakby coś z niego lekko wystawało. Powiem Wam, że takie warkocze, które są delikatnie szerokie, rozciągnięte, trochę roztrzepane, też wyglądają bardzo dobrze, bardzo modnie, także tym się kompletnie nie przejmujcie. O, widzicie, tak jak ja, rozszerzam sobie teraz warkocza. Dzięki temu wygląda nie dość, że na grubszego, na bardziej gęstego, to szczerze mówiąc, na przykład mi się osobiście bardziej taki podoba. No i jak widzicie, mamy już zrobioną fryzurę. Wygląda też bardzo ładnie, bardzo dziewczęco. Jest to na pewno zdecydowanie dziewczęcy look. No i dodatkowo wygodny. Także jeżeli to są fryzury na co dzień, na normalne wyjścia, no to faktycznie fajnie byłoby czuć się wygodnie i wiedzieć, że ma się dosyć trwałą fryzurę. I zdecydowanie kłos jest jedną z takich fryzur. Także już Wam prezentuję. Ostatnia fryzura, bardzo szybka, bardzo prosta. Kiedyś pokazywałam Wam podobną, ale teraz zrobimy ją troszeczkę inaczej. Zbieramy włosy z przodu, oddzielamy je, no nawet troszeczkę mniej. Powiedziałabym, że tyle wystarczy. Resztę zostawiamy z przodu. Zawiązujemy włosy gumką. Bardzo mocno. Robimy dziurkę w włosach, które zebraliśmy. Dokładnie tutaj. I przez dziurkę przekładamy kucyka. I
całe włosy przekładamy przez dziurkę. Już, tak. Super. A mogę teraz, ja tu, ty mi tu postaw, teraz ja chcę. No to słuchajcie, mam widza z tyłu siebie. Także tak to wygląda, przekłada się po prostu gumkę, przekłada się włosy i wygląda to bardzo dziewczęco. Trwało to dosłownie sekundę. Kiedyś wydaje mi się, że pokazywałam wam tą fryzurę, ale na całych włosach. A tak to mamy... To Staś, to jest Staś. A tak to mamy spiętą tylko górę. Z przodu wszystko jest rozpuszczone. Wygląda to ładnie? Ładnie to wygląda? Tak. No to się cieszę. Chcesz ze mną zrobić zakończenie vloga? Dobra. No to tak. Vlog. Kochani, bardzo wam dziękujemy za to, że obejrzeliście ten filmik, prawda? Dokładnie. I co my jeszcze, możemy jeszcze powiedzieć? Że... Ja bardzo kocham! Dokładnie. Powiedzcie mi, która fryzura wam się najbardziej podobała? Pierwsza, druga czy trzecia? Trzecia! Trzecia, teraz ta, co mam na sobie, to ci się najbardziej podoba? Okej, super. I zostawcie co? Łapki w górę. No. W górę. W górę! I zasubskrybujcie kanał! Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu, a także odwiedzenia naszego sklepu internetowego i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale.